piątek 11 lutego w Brennej Bukowej górale balowali. Balowali, bo oddział górali śląskich Związku Podhalan zorganizował po raz pierwszy spotkanie pod hasłem Góralskie balowanie. Nie zabrakło muzyki na żywo, regionalnej kuchni, zaś dla podtrzymania tradycji regionu mile widziane były stroje góralskie. Po raz pierwszy w Brennej, po raz pierwszy w tym miejscu. Po raz pierwszy w Brennej, po raz pierwszy w tym miejscu i mam nadzieję, że nie ostatni. Chcemy jakoś tą tradycję tutaj wpoić ludziom, żeby przychodzili przynajmniej raz w ciągu karnawału pobawić się typowo po góralsku, przy góralskiej muzyce. Ja się tak trochę odezwę inaczej niż Marek, bo jak kiedyś dawno, dawno temu, nie wiem, z 15 lat temu byłem na balu góralskim w Mostach, u Jabłonkowa, u Andrzeja Niedoby i tam popatrzyłem, jakie tam cuda się dzieją i wymyśliłem, że to w Brennej też musi być i był pierwszy bal góralski w Gminnym Ośrodku Kultury, a dzisiaj, tam gdzie dzisiaj Przytulia jest. I były zespoły, były tańce, było pięknie. Do rana żeśmy tańcowali i tam przyjęliśmy na górala tego oto człowieka. Czyli początki, można powiedzieć. Z początki zacząłem od balowania właśnie w Brennej, gdzie mnie przyjęli do społeczności góralskiej. Tu miejscowa Hela Lipowska ustrzyła mi strój góralski i podczas tego balu wręczyli mi ten strój i byłem bardzo zaskoczony. Musiałem udawać, że tak powiem, że się tu urodziłem, aczkolwiek nie urodziłem się tutaj, aczkolwiek mieszkam tutaj już 30 lat. No ale miło, że tak przyjęli chętnie, czyli trochę wracamy do korzeni. A kto może wziąć udział w tym wydarzeniu? Bo ja myślę, że to pierwsze, ale z pewnością nie ostatnie. No wszystkich zapraszamy. Tradycja taka, że chcemy, żeby przynajmniej za 5 lat najdalej wszyscy tu byli w strojach góralskich, tak jak na Mostach. Na razie folgujemy to. Niech przychodzą. Niech zobaczą, jaka atmosfera i sami zdecydują, że trzeba będzie następny bal przyjść w stroju góralskim. No właśnie. Marku, popatrz, dookoła się popatrz, tu wszyscy są w strojach, co to opowiadasz za głupoty? Nawet pani redaktor. No, tak właśnie. To i co, jak na razie, dobrze mówi, jak na razie wszyscy sprostali zadaniu, wszyscy sprostali, nie, przyszli no to, w strojach góralskich. No tak, taki ale był przykaz, nie, taki był przykaz, także wszyscy w strojach, następny oto, ten idzie oto nasz góral, o podziwiaj się, jaki piękny. Wspaniały gość, nie wiem, czy znacie, Otka, kantora. Kantor, no, słynny muzyk, przyszedł. Słynny muzyk, tak, że zapraszamy tu na bal do nas. No chodź, chodź, Otka, cześć, chodź do nas, bo witaj. Tu prasa jest. Dobry wieczór, witajcie wszyscy, ho, ho, ho. Cześć. Zaolzia. Pozdrowienia. Zaolzia, tak, tak. No. I jeszcze pozdrowienia z Zaolzia. Czescy Polacy. Brawo. Brawo. No. My są czescy Polacy. My musimy mieć wszystko ekstra inaczej niż normalni ludzie. No. A co, dobry pomysł, nie? Że balujemy po góralsku w Brennej. To wspaniały. Nic na lepszy pomysł jeszcze nie mogli wpaść. Po prostu... Jak się to mówi, wszystko dopięte na ostatni guzik, palce lizać. Jeszcze zapytam o jedzenie regionalne pewnie. Regionalne, tu nasza członkini oddziału Górali Śląskich, która tutaj tą karczmą włada, pani Ulczura przygotowała. Tak. Przygotowała tu takie typowo regionalne, góralskie dania. No to co, no to bawimy się. No tak, trzeba powiedzieć Zbychowi, żeby zaczął grać i tak, już jedziemy z koksem. Zaczynamy tradycyjnie ogień z okiem i balujemy do rana. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.